aspirant sztabowy Dawid Krajewski, oficer prasowy komendanta powiatowego Policji w Tczewie. Dzisiaj przed godziną 7 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Tczewie otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym. Na miejsce natychmiast zostali wysłani policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, którzy po przyjeździe na miejsce ustalili, że doszło do zderzenia dwóch samochodów. Według tych wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Mercedesem Sprinter zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z kierującym Renault. W wyniku tego zdarzenia niestety śmierć poniosły dwie osoby, czyli kierujący oraz pasażerka z samochodu Renault. W wyniku również tego zdarzenia dwa samochody jadące za Renault wjechały do przydrożnych rowów. Teraz policjanci ustalają, jak szczegółowe okoliczności tego zdarzenia, ustalamy, jak doszło do tego zdarzenia, no i będzie prowadzone w tym kierunku śledztwo. Na miejscu tu pracowali policjanci, strażacy, służby medyczne oraz prokurator.